że zastrzeli mnie, a ja poszedłem do domu i wziąłem gaz, kurwa, i wziąłem tą broń można, i kurwa zacząłem, kurwa, strzelić, kurwa, w ich. I zacząłem gazować ich, kurwa, uciekli. Widzisz to? Napaść na Belweder. No niestety. I mówił, że u nas w Polsce nie ma terroryzmu, nie ma jakiegoś demonstracji, napaści. A tu proszę bardzo, sami państwo widzą, to jest ewidentny temat, żeby poruszyć naszą polską policję, żeby zmusić, żeby oni coś robili, żeby oni pilnowali porządku, a nie tak jak mój wspólny kolega, major Suchodolski, miał podbite oko. To poszczepiące. No, chyba tak, nie wiem. Chcieli uderzyć, ale nie udało się. No niestety, no. I tak, kurwa, rozpierdolimy ich wszystkich, kurwa. Te komunistyczne kurwy, niech, kurwa, zginą. Jebać, kurwa, Putina. A to niestety, no, z Putinem to trochę gorzej. On też choruje. Bo on trochę taki bardziej pełny bigoru, taki żywy, to jeszcze może trochę pociągnąć, to właśnie z Putinem to właśnie temat jest taki może zamknięty, ale takich tam innych komunistycznych, no to można oczywiście, bo to i tak, to już jest naród na wyginięciu. Co pan powie, panie majorze, na ten temat? Jaka pogoda? Kogo byśmy wybrali teraz na prezydenta? Ja proponuję pana Krzysztofa Kononowicza. To byłby akurat dobry człowiek na dobrym miejscu. A ciekawe, co on by robił? Srał. A co by robił? No oczywiście, no... Jakieś bary greckie, czy tym podobne rzeczy. O, właśnie. Kupiłem mu obiad. To wszystko. On siedzi w domu. Nawet nie przyjdzie. Nie przywita się z wami. Bo pewnie obrażony. Ale niestety. Może zaraz się pojawi. Właśnie i to też się zapytamy pana Krzysztofa, czy by kandydował na prezydenta. Bo to byłby wspaniały człowiek. Niedawno... Jacek jest. No robi tam, ustawia kamery. A właśnie, chciałbym też nadmienić, że niedawno byliśmy w takiej miejscowości Chorość, gdzie pan Kononowicz miał być niedługo tam umieszczony. Ale no niestety, ta miejscowość traci na wartości. Z tego względu, że no niestety sąd uznał pana Krzysztofa jako poczytalnym w pełnym umysłu. Ewentualnie może po prostu ze strachu przed tym, że będzie coś tam mącił, postanowił go tam nie umieścić. Ze strachu. I właśnie dlatego ta miejscowość traci na wartości, bo byłby następny Belweder. Wyłącz. Wyłącz.